Ciorba, część druga. Film Michała Jacyntego Schneidera. Sejsmiczny Bukareszt. Współczesne metropolie nie są przyjazne dla zwierząt. Ten pies niepewnie, ale radzi sobie z miejskimi problemami. Słupy elektryczne i telegraficzne to istne utrapienie dla fotografów, ale przede wszystkim dla mieszkańców. Łączność kablowa może być zerwana w każdej chwili. Na plątaninę kabli można spojrzeć także duszą artysty. Wtedy wyobrażamy sobie, że tworzą one piękne pajęczyny. Przez centrum Bukaresztu przepływa Dambowita, która przez wieki była dostarczycielem pitnej wody dla miasta. Wybrzeża rzeki były sercem dawnego miasta. Dzisiaj zamiast historycznego, starego miasta, które z premedytacją wyburzono, wzdłuż rzeki poprowadzono komunikacyjne nadbrzeża oraz pobudowano wysokie bloki administracyjne i mieszkalne. Silne trzęsienia ziemi występowały w Bukareszcie co pewien czas. Na przestrzeni ostatnich 200 lat aż 10 przekroczyło siłę 6 stopni w skali Richtera. Epicentrum znajduje się w gminie Warnca. Warncańska sejsmologiczna strefa wielokrotnie dawała się we znaki ludności Europy. Wstrząsy stąd pochodzące odczuwane są w Bułgarii, na Ukrainie, nawet w Warszawie i w Moskwie. Trzęsienia powodowały olbrzymie szkody w Bukareszcie. Ostatnie wielkie trzęsienie o sile 7,4 w skali Richtera uderzyło w Bukareszt 4 marca 1977 roku o godzinie 21:20. W wyniku tego uderzenia śmierć podniosło ponad 1500 osób, a ponad 11 tysięcy zostało rannych. Wstrząs zniszczył 33 duże historyczne budynki i miasta. To był pretekst dla komunistycznego dyktatora Nikolaja Czałuszewsku do wyburzenia wielu dalszych zabytków w centrum w celu zbudowania monumentalnych gmachów rządowych, w tym gigantycznego Domu Ludowego oraz na wzór paryski wielkiego miejskiego bulwaru. Spacer po nowym centrum Bukaresztu pokazuje, że wybudowanie bulwaru to jedna sprawa, a napełnienie go życiem to już zupełnie inna. Jeśli na tej modernizacji ktoś skorzystał, to na pewno zmotoryzowani. Po szerokich alejach bulwaru kręcą się tylko nieliczni piesi, bo nie ma po co. Aleje są pustynią handlową i usługową. Reklamy bezskutecznie zachęcają do wynajęcia pustych przestrzeni handlowych i biurowych wzdłuż bulwaru. Tymczasem na szybach witryn można dać upust swoim wielkomocarstwowym frustracjom, pisząc hasło Rumunia z Besarabią. Wreszcie komuś na bulwarze jest wygodnie, nie przeszkadzajmy mu. U szczytu bulwaru Zjednoczenia stoi słynny budynek Domu Ludowego. Do jego budowy wyburzono w latach 1980-1983 prawie 7 km² Starego Miasta. Wyburzenia objęły kilka kwartałów kamienic oraz kilkanaście budynków sakralnych. Przesiedlono aż 40 tysięcy ludzi. Koszt tej inwestycji jest niewyobrażalnie wielki. Czy rzeczywiście było na to stać ubogi naród rumuński? Dom Ludowy posiada około 1100 pomieszczeń. Nad ziemią znajduje się 11 kondygnacji, a pod ziemią jest jeszcze 7 poziomów, z których 4 wciąż nie jest oddanych do eksploatacji. Dzisiaj pałac jest miejscem nie tylko parlamentu, ale także atrakcją turystyczną. Komunistycznemu dyktatorowi Rumunii Nicolae Ceaușescu nie było dane oglądać pałacu. W grudniu 1989 wskutek wielkiego gniewu ludzi ucieka helikopterem z widocznej tutaj kwatery głównej partii komunistycznej. W kilka dni później
został stracony wraz z żoną. Historia ludzkości nie kończy się wraz ze śmiercią dyktatora, choć skutki jego czynów wpływają na wiele pokoleń.